Aborter wie, że zgniótł czaszkę, kiedy z szyjki macicy wypłynie biała substancja. To był mózg dziecka. Aborter usuwa wtedy części czaszki. Usuwa łożysko i pozostałe części dziecka, zeskrobując je ze ściany macicy za pomocą łyżki ginekologicznej. Jak wspomniałem na początku, jestem dr Anthony Labatino i we wczesnym okresie mojej kariery jako ginekolog położnik wykonałem ponad 1200 aborcji. Pewnego dnia po zakończeniu jednej z aborcji spojrzałem na szczątki nienarodzonego dziecka, którego życie zakończyłem i jedyne co mogłem zobaczyć, to był czyjś syn albo córka. Zdałem sobie sprawę, że zabijanie dzieci w którymkolwiek stadium ciąży z jakiegokolwiek powodu jest złe. Chciałbym Ci dzisiaj przekazać, że niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś i co zrobiłeś, możesz się zmienić. Podejmij dziś decyzję, że będziesz chronić nienarodzonych. Dziękuję Ci za uwagę.